Pan podpisujący się Bogdański 22 napisał tak. W Anglii dopuszcza się jazdę ciężarówką z prędkością 95 km na godzinę, co oczywiście zarejestruje tachograf. Czy potem, kiedy wjadę do Unii i zostanę skontrolowany, mogę otrzymać mandat za przekroczenie prędkości? Rafał, sama jestem ciekawa, czy nasz widz dostanie mandat? No i właśnie tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie co do zasady kontrola prędkości z zapisów znajdujących się w tachografie cyfrowym czy też analogowym jest niedopuszczalna, czyli nie powinna mieć miejsca. To właśnie tego typu sytuacje to powodują, czyli aby ukarać kogoś za przekroczenie prędkości, czyli wskazać, że było to wykroczenie, należy wskazać miejsce popełnienia wykroczenia i to bardzo dokładnie, a nie tylko pi razy drzwi razy oko. W związku z tym absolutnie niedopuszczalne jest kontrolowanie prędkości z okresów dalszych, gdzie nie mamy możliwości ustalenia tego miejsca. Ja to o tym mówiłem zresztą na swoich mediach społecznościowych już nie raz. Możemy jechać w Anglii, możemy jechać po torze wyścigowym, możemy jechać po polu uprawnym, po drodze polnej. Nie ma wtedy możliwości ustalenia, gdzie zostało popełnione wykroczenie i jaka norma obowiązywała na danym odcinku drogi. Prędkość w tachografie jest rejestrowana z ostatnich 24 godzin jazdy, w związku z tym jakby jest ona rejestrowana po to, aby ustalić pewne zdarzenia, które się wydarzyły przed chwilą, przed momentem, przed wypadkiem, przed zdarzeniem drogowym. Po to są te zapisy, a nie po to, aby kontrolować prędkość z jakiegoś tam starszego okresu, wczoraj, przedwczoraj, popełnionego na nieznanym i nieokreślonym obszarze, przez co nie można ustalić konkretnie miejsca popełnienia wykroczenia. Więc takie sytuacje są niedopuszczalne. Dziękuję, Rafał.